Sięgnijmy dzisiaj do Księgi Jeremiasza, do rozdziału trzeciego tej księgi i w wersetach od 14 do 18 znajdziemy, no myślę, że szczególny powód do tego, aby się poważnie dzisiejszego ranka zastanowić. Oto bowiem Bóg przez Jeremiasza mówi następujące słowa. Nawróćcie się, odstępni synowie, mówi Pan, bo ja jestem waszym Panem, a zabiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu i wprowadzę was na Syjon. I dam wam pasterzy według swojego serca, którzy was będą paść rozumnie i mądrze. A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach, mówi Pan, już nie będą mówić o skrzyni przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał i nikt jej nie będzie wspominał i nikt nie będzie odczuwał jej braku, ani też nie będą sporządzać nowej. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana, i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. W owych dniach przystąpią ci z domu Judy do tych z domu Izraela i wejdą razem z ziemi północnej do ziemi, którą dałem waszym ojcom w dziedziczne posiadanie. Kochani bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, żyjemy w dniach, które z różnych stron obwoływane są dniami ostatnimi. Ja nie wiem, czy należą one właśnie do takich dni. Oczywiście trudno nie zauważyć znamion ostateczności. Ale w związku z tym, że tyle nawoływań do pamiętania, że to dni ostatnie, jest jakaś grupa ludzi, także chrześcijan, ale przede wszystkim Żydów. Żydów, którzy nie są nawróceni do Jezusa Chrystusa, którzy ze wszystkich sił próbują odbudować świątynię. No i oczywiście jakieś próby, no można powiedzieć daleko idące, już się nie tylko rozpoczęły, ale mają miejsce. Co mówi nam Boże Słowo? Boże Słowo mówi, że kiedy nastanie czas, gdy Bóg powtórnie sięgnie po Izraela, kiedy Bóg sprawi, że to właśnie Izrael znowu stanie się centrum życia, centrum głoszenia Słowa Bożego dla całego świata, to w tym czasie nikt nie będzie już nic mówił o skrzyni przymierza. Nikt nie będzie wspominał o tej skrzyni, nikt jej nie będzie chciał odbudować, nikt nie będzie o niej myślał, nikt nie będzie odczuwał braku tej skrzyni. Jeżeli ktoś rozumie Żydów, nienawróconych Żydów, to dla nich skrzynia przymierza jest świętością, no można powiedzieć, niewyobrażalną. Czytając Stary Testament, widzimy, że Bóg w swojej łasce zechciał swoją chwałę złożyć w takiej skrzyni. I to jest prawda. I wielokrotnie znajdujemy na stronach Starego Testamentu miejsca, w których ludzie, nawet w najlepszych intencjach, dotykający się skrzyni przymierza, ginęli na miejscu. Można powiedzieć, że wśród Żydów funkcjonowała niewyobrażalna świętość. Coś, o czym marzyli, czego pragnęli, co stanowiło fundament ich państwowości, fundament ich religijności. I przyszedł czas, kiedy to zniknęło. Czasami możemy usłyszeć od różnych nawiedzonych ludzi, że oni już wiedzą, gdzie jest skrzynia przymierza, już podają
trasę, jak do nich dotrzeć. Drodzy w Chrystusie, ale co Biblia mówi nam? Biblia mówi, że jak Żydzi zwrócą się ku Jezusowi, że jak odwrócą swoje serce od religii, to nikt nie będzie pamiętał o skrzyni przymierza. Nikt nie będzie szukał skrzyni przymierza. Nikogo to nie będzie interesowało. Co w związku z tym sądzić o odbudowie świątyni? Dokładnie to samo. Nikt nie będzie zainteresowany odbudową jakiejkolwiek świątyni. Ten czas już przeminął. Biblia mówi wyraźnie, że to Jeruzalem będzie uważane za tron Pana. I że w Jeruzalemie, mieście, w Jeruzalemie mieście będą się zgromadzali ludzie z całego świata, aby oddawać Bogu chwałę. Nie ma mowy tutaj o żadnej świątyni. Tak, Biblia wspomina o świątyni. Biblia wspomina, że ona to nie jest jednoznacznie przedstawiona, ale można sądzić, że ona powstanie. Ale co się stanie z tą świątynią, którą ludzie zbudują własnym sumptem i wbrew Bogu? No, wynika z tekstu biblijnego, że Antychryst w tej świątyni zasiądzie na tronie. Uzna siebie za Boga. A więc jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeżeli jesteś Żydem, i wbrew woli Bożej odbudowujesz świątynię, no to budujesz świątynię dla Antychrysta, żebyś miał tego świadomość. I zresztą jak słucha się tych ludzi, to nie trudno usłyszeć, że oni mówią o jakiejś jedności między narodami, o jakiejś wspólnocie, o jakiejś wielkiej religii, zapraszają muzułmanów, buddystów, chrześcijan wszelkiej maści? No jakby na to nie patrzeć, to niestety, ale zapowiedź wielkiego odstępstwa, czy się to komuś podoba, czy nie. Ludziom, którzy uwierzyli, Żydom w tym przypadku, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, świątynia, a w tym najcenniejszy element tej świątyni, czyli skrzynia przymierza, bo przecież namiot na pustyni został postawiony dla skrzyni przymierza, a świątynia Salomona powstała dla skrzyni przymierza. Więc jaki jest sens budowania świątyni, gdy nie ma skrzyni przymierza? Żadnego sensu w tym nie ma. To jest tylko ślepe, cielesne, ludzkie działanie, w którym widać jak najbardziej diabelską inspirację. Ja zdziwię się, że wielu chrześcijan, także chrześcijan, których znam, osobiście znam, angażuje się w odbudowę świątyni, powtórzę, dla Antychrysta. W tym, co czytaliśmy we fragmencie Księgi Jeremiasza, jest jeszcze pewna mądrość, która jest skierowana do ludzi, którzy nawracają się z pogan. Otóż, kiedy nawrócisz się do Jezusa Chrystusa, nigdy nie będzie dla Ciebie najważniejszy budynek, nigdy nie będzie dla Ciebie najważniejszy wystrój tego budynku, nigdy nie będzie dla Ciebie najważniejszy adres, ale zawsze najważniejsze będzie to, abyś miał społeczność z Jezusem Chrystusem, a przez Jezusa Chrystusa z braćmi i siostrami w wierze. Tak, budynki są jak najbardziej potrzebne. Ich wyposażenie jest również potrzebne. Dobrze, jeśli wyglądają schludnie, jeśli wyglądają czysto, jeśli nie odrzucają swoim wyglądem i swoim wystrojem. Ale o wartości mojej wiary w Jezusa Chrystusa nie stanowi budynek zbudowany ludzką ręką, ale stanowi budynek zbudowany Bożą ręką, czyli ta świątynia, którą ja sam jestem. 1 Koryntian 3,16 i dwa inne wiersze jeszcze mówią o tym, że jesteśmy świątyniami Boga żywego. To jest dzisiaj prawdziwa świątynia. To odkryliśmy my, ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, a pochodzący z pogan. I to odkryją któregoś dnia, a po części już odkryli Żydzi, którzy nawrócą się do Jezusa Chrystusa. Ktoś, kto naprawdę wierzy i ufa Bogu,
nigdy nie będzie swojej wiary łączył z miejscem, które jest jakoś szczególnie święte, z wystrojem tego świętego miejsca. Dzisiaj znamy takich miejsc niemal bez liku. To są miejsca tak naprawdę przeklęte, bo one przykrywają Bożą obecność, a one przyciągają ludzi z sobą, ale nie do Boga. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że ludzie opuszczający te miejsca w ogóle nie są przemienieni. Są takimi samymi ludźmi, jak przyszli tam na to miejsce. Tak, czasami trochę emocji, czasami trochę, jak sami mówią, naładowanych baterii, ale po kilku dniach wszystko wraca do normy. Czyli znowu żyjemy byle jakim życiem. Znowu żyjemy tak, jakbyśmy nigdy Boga nie znali, co tak naprawdę jest prawdą, bo Boga tacy ludzie nie znają. Nie pomylmy nigdy wiary w Boga z wiarą w święte miejsca. Nie pomylmy nigdy wiarę w Boga z miejscem, które, jak wmawia się nam, Bóg w szczególny sposób sobie obrał. Ja marzę o takim dniu, kiedy w naszym kraju, tak zniewolonym duchowo, wspólnie ludzie wierzący rozbiorą kilka takich podobno najbardziej świętych miejsc. Marzę, że każdy weźmie jedną cegłę i zaniesie ją tak daleko, że już nigdy nikomu nie przyjdzie do głowy, aby to miejsce odbudować. To będzie czas prawdziwej wolności, prawdziwego zwycięstwa, prawdziwej chwały w Jezusie Chrystusie. Chcesz być religijny? Potrzebujesz miejsca, potrzebujesz obrazków, potrzebujesz figurek, świec, potrzebujesz kadzidła, potrzebujesz szat, potrzebujesz ukłonów, potrzebujesz padać plackiem, potrzebujesz wielu, wielu rzeczy. Chcesz być wierzącym w Jezusa Chrystusa? Potrzebujesz tylko jednego. Znać Jezusa Chrystusa. Znać Go osobiście. Czego wam wszystkim, moi kochani, życzę. No bo cóż mogę zrobić, żeby każdy z was Go poznał? Będę was tak długo zanudzał swoimi kazaniami, aż może z nudów któregoś dnia sięgniecie do Bożego Słowa i powiecie: Panie, no jeżeli to jest prawdą, to niech się stanie. A więc mówię, niech się stanie. Amen.